Wodospad okrutnie huczy, zaraz go wam pokażę. Jest on zbudowany ludzką ręką przez architekta Menzla na specjalne zlecenie Szczęsnego Potockiego, który chciał ofiarować w dowód swojej miłości i oddania swojej żonie Zofii park. Najpiękniejszy park w Europie, który kosztował wtedy ponad 20 milionów złotych. Park oddano w 1802 roku. Ale taka mała ciekawostka historyczna, a może absurd albo chichot historii. 40 lat wcześniej, w 1768 roku, w tym samym Humaniu dochodzi do rzezi polskiej szlachty i Żydów. Dzielnie się bronili. No a tutaj mamy Szczęsnego Potockiego. Monumentalnego, wspaniałego. Oczywiście. Nie wiem, czy to rzeź bardzo oryginalna, czy też nie. Z tego są wodospady. A tutaj mamy wodospad. A raczej źródło. Proszę. Wypływające prosto.